Starachowicach 3 lata temu powstał jazzowy big band, który w większości składa się z uczniów szkół podstawowych. Niektórzy z nich dopiero w tym zespole rozpoczęli muzyczną edukację. Najmłodszy muzyk ma lat 11, najstarszy 19. Tworzą 25-osobowy międzyszkolny big band pod dyrekcją nauczyciela muzyki w szkole podstawowej nr 11 w Starachowicach, pasjonata jazzu Mirosława Gęborka. Rozpoczynali 3 lata temu, kiedy trafiła się okazja przejęcia instrumentów od rozwiązującej się orkiestry dętej fabryki samochodów ciężarowych Star. Wtedy niektórzy z nich wzięli instrument po raz pierwszy do ręki. 2 lata temu dali pierwszy koncert. A dziś grają tak, że aż trudno w to uwierzyć. W dodatku nielegalnie, bo wbrew ustawie likwidującej zajęcia pozalekcyjne w szkołach. Za to mają coraz więcej fanów, bo jak się okazuje, młoda publiczność bawi się przy swingowych tematach równie dobrze jak na koncertach rockowych. Pewna dziewczyna, która ostatnio na walentynki przysłała nam po prostu walentynkę. Jest to przykład, że nie tylko my, grający w big bandzie, lubimy jazz, ale także inne osoby. To było z początku trudne. Pan Dworek dużo się natrudził na to, żebyśmy po prostu słyszeli siebie, nawet jak mówimy, już nie mówiąc o graniu, no bo niekiedy trudno było, jeśli na przykład perkusja była za głośna, niekiedy saksofon był za głośny, niekiedy ktoś krzyczał, niekiedy ktoś grał na czymś innym, co nie powinien. Trudno było po prostu utrzymać to w ryzach, no a teraz no, nawet każdy potrafił usłyszeć szep. No. I to jednak daje duży efekt, ćwiczenie, jeszcze raz ćwiczenie i słuchanie dyrygenta. Chłopcy są od 12 lat do 19, jeden 19-latek, większość szkoła podstawowa. Ja grałam w big bandzie od samego początku, to znaczy od stycznia 1994 roku i bardzo fascynuję się jazzem. Mam duże zbiory płyt w domu i szczególnie lubię orkiestrę Glenna Millera, która gra jazz bardzo taki przyjemny dla ucha. Bardzo właśnie podobały mi się trąbki pompkowe. Grałem wcześniej na kornecie, a później na trąbce skrzydłowej i sam przekonałem się, że prościej jest grać na trąbce pompkowej i w ogóle jest prostsza w
konserwacji. Podoba właśnie wielu profesjonalnych graczy gra na takich trąbkach i właśnie chciałem spróbować również. Jestem najmłodszy z Big Bandu. Chodzę do 5 klasy, gram na trąbce i bardzo lubię tą muzykę i jestem synem dyrygenta i gram w drugich trąbkach. Mnie bardzo fascynuje muzyka jazzowa, ponieważ jest to muzyka lekka. Jest to taki rodzaj muzyki, który jest po prostu opiera się na swingu, czyli na rytmie takim, który jest bardzo spokojny. Tą muzykę w ogóle porusza, a na przykład inni chłopcy to interesują się muzyką rockową. Sądzę, że ona jest też fajna, ale naprawdę muzyka jazzowa jest dla ludzi takich zrównoważonych, spokojnych, którzy lubią po prostu klasyczny styl. Zaproponował mi granie w szkolnym zespole. To był taki zespół, kwintet, kwartet chyba. Taki grał na akademiach szkolnych, w takich różnych po prostu imprezach. No i ja zgodziłem się, przyjąłem tą propozycję i zaczęło się moje właśnie takie muzykowanie w zespole takim. I później pan po prostu chciał stworzyć większy zespół, orkiestrę. I rozpoczął nabór muzyków, saksofonistów, klarnecistów, trębaczy do Big Bandu po prostu. I niektórych pan musiał uczyć od początku grać, a niektórzy byli na przykład po szkole muzycznej czy no, w trakcie nauki. Ja dołączyłem do Big Bandu troszeczkę później niż moi koledzy za namową mojego taty, bo grałem w zespole rockowym i mój tata chciał, żebym się rozwijał też właśnie jazzowo i bluesowo i dlatego zaproponował mi, żebym może zechciał właśnie grać w bandzie, no to ja się zgodziłem na to, bo mi się wydaje, że właśnie oderwanie się od takiej muzyki rockowej jest bardzo dobre, żeby umieć grać różne style i różnie grać, różnie na tych bębnach, na właśnie na perkusji, na kongach i wydaje mi się, że jest właśnie jazz jest taki dla oderwania się od tego rzeczywistego świata, żeby tak można było się ponieść tą muzyką i grać właśnie tak na luzie i spokojnie. Dostaliśmy propozycję otrzymania takich instrumentów w użyczenie do naszej szkoły, ponieważ były nieużytkowane po zakładowej orkiestrze, która tutaj działała na terenie Starachowic od 1943 roku. Bardzo dobra orkiestra. Zresztą została cała kultura zniszczona kilka lat temu. Więc przywieźliśmy sobie te instrumenty do szkoły, zaczęliśmy sobie czyścić.
kilku. Miałem chłopców, którzy do szkoły muzycznej chodzili, grali na klarnetach, więc tutaj mogli zagrać mi na dwóch saksofonach. Natomiast całą blachę musiałem wyuczyć od zera, czyli trąby i puzony, to o tyle miałem łatwość, że sobie wybrałem na lekcjach zdolniejsze dzieci i to było dla mnie pomocne w tym momencie. I zaczęliśmy ćwiczyć, nauka po prostu hurtowa. Siedzi 8 czy 6 i trenujemy z nut razem, nie tak jak komfortowo w szkole muzycznej, tylko po prostu w ten sposób. I te dźwięki, które poznały, 5-6 dźwięków już do repertuaru, do aranżacji, więc musiałem sobie sam aranżować, żeby z tych dźwięków, które dziecko potrafi, stworzyć utwór. Po 3 miesiącach zagraliśmy krótki koncercik, były takie proste utworeczki, kurki 3, czy pojedziemy na ow, już w stylu swingowym. No i po tym koncercie dostałem godziny nadliczbowe z oświaty, które mi zabrano w kwietniu zeszłego roku i tak od strony oświaty to wygląda bardzo mętnie. Chyba forma takiego zespołu jest bardzo rzadkością, przynajmniej nie słyszałem o dziecięcym Big Bandzie. Wiem, że jeden jest w Warszawie, ale to jest profesjonalny Big Band, a o innych nie słyszałem. Całe życie marzyłem, aby stworzyć właśnie taki event, co mi się udało. Dzięki dwóm swoim pasjom i zawodom, pasji muzyki i zawodzie nauczyciela. Czyli jestem i nauczycielem muzyki, i muzykiem. Pana Gęborka można zaliczyć do człowieka, który na razie do gatunku już prawie wymarłego, których jest naprawdę bardzo mało osób, ponieważ ten człowiek, nigdy żeśmy go nie widzieli, w złym humorze, zawsze uśmiechnięty, zawsze nas namawiał, nawet jeśli kiedyś graliśmy w kościele. Nasza trema była niesamowita. Pan Gęborek uśmiechnął się i to nam dodało otuchy. No i naprawdę to jest człowiek, który jest człowiekiem. Pierw, a później muzykiem, bo ktoś powiedział jakieś piękne słowo, że najpierw trzeba być człowiekiem, a później muzykiem. Wszyscy na pewno się ze mną zgadzają, że pan Gęborek jest wspaniałym dyrygentem i wychowawcą, ponieważ ze wszystkimi może znaleźć wspólny język, może wszystkim wytłumaczyć, jak grać i jak się zachowywać. Bardzo zadowolony jestem z wyników pracy z dziećmi. Najbardziej cieszy mnie to, że przywiązały się do tego zespołu, że tworzą jakby jakąś rodzinę muzyczną, chętnie tu przychodzą, nawet mają szansę przychodzić tu, jeżeli nie ma stałych zajęć, więc tutaj korzystają pracowni, przychodzą, grają, muzykują. Jest to coś wspaniałego, jeżeli dzieci mają takie zainteresowania. Coraz lepiej grają. Czasami łeżka wokół stanie, jak zabrzmi, to jest naprawdę dla muzyka jest to coś wspaniałego. To są najpiękniejsze efekty.